4-7. Mijamy czasy, gdzie podjęcie uchwały zamykało proces zmiany przeznaczenia środków. W tym momencie istnieje jeszcze wieloletnia prognoza finansowa miasta generalnie, a w tym wypadku dotyczy to naszej dzielnicy. I w związku z przyjętymi przez Państwa uchwałą w punkcie poprzednim jesteśmy zmuszeni dokonać stosownej korekty w wieloletnim planie finansowym. Dokładnie to nie my, tylko Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w oparciu o naszą uchwałę wystąpi o dokonanie tej korekty. W tej korekcie tutaj do pana radnego Zaleńskiego, jak pan widzi, wprowadzamy w paragrafie drugim rezygnację z zadania budowa oświetlenia w ulicy Marcinka, ponieważ to zadanie powinno być zrealizowane w całym zakresie w tym roku. A resztę to wynika po prostu z wyliczeń. Tak to cyferki nam się układają i tak te środki na zadania inwestycyjne mamy przeznaczyć. I tyle. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budownictwa, w imieniu której pan przewodniczący zabierze głos. Komisja Budownictwa zapoznała się jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym uważam sprawę za rozstrzygniętą i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 19 radnych, czyli 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Proszę państwa, teraz mamy punkt.